Dlaczego zdecydowałaś się też tę akcję wesprzeć? Dlatego, że znamy Ewę już jakiś czas. Spędziliśmy z Ewą bardzo dobry czas w trakcie projektowania naszej sukni ślubnej. Znaczy mojej sukni ślubnej. I wtedy poznałam Ewę, też zobaczyłam ją w działaniu, zobaczyłam ją w relacjach z jej współpracownikami. Posłuchałam trochę, co różne osoby mają do powiedzenia na jej temat. Widzę, co ona robi u siebie w fundacji. Ona nie czeka, żeby coś zrobić. Ona po prostu zaczyna działać. Ma wspaniałe osiągnięcia, ma wiele podopiecznych, wiele osób korzysta z jej chęci i działania, i energii. A do tego choroby nowotworowe to jest coś, czym jeżeli nie w naszej rodzinie, to wśród przyjaciół zawsze ktoś ma kontakt niestety i to jest ogromny szok dla całej rodziny. Ewa zawsze była wrażliwą osobą, podkreślała już kilkakrotnie jakoś swoją empatię do nieszczęść ludzkich i myślę, że no, oczywiście takich akcji jest dużo i też nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim i we wszystkich akcjach uczestniczyć, dlatego gdzieś tam skupiamy się no, na tych chyba najbliższych nam, tak? Więc w tym momencie akurat stąd to nasze wsparcie do Ewy, kot, który przejdzie na licytację. Tutaj tak spoglądałem, są naprawdę znamienitych osób podpisy, więc tym bardziej miło, że w takim towarzystwie.